harmonia w naturze, którą znajdujemy też i w człowieku, i której człowiek szuka, ponieważ harmonia jest jakimś spokojem. Każdy z tych elementów jest właściwie różny, ale mają wspólne pochodzenie, że pochodzą od natury. I tak jak i wśród społeczeństwa, wśród ludzi jest, jeden jest taki, drugi jest inny, jeden jest ładniejszy, drugi jest może i mniej ładny, ale za to wartościowy. Jeszcze takim świetnym przykładem dla mnie jest kora, która dla drzewa jest na początku taką osłoną właściwie przed wszystkimi warunkami atmosferycznymi. Z czasem się starzeje i tak jak człowiek zaczyna też mieć swoje, nazwijmy to, zmarszczki, ale cały czas jest piękna.